Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku vloga. Mam dzisiaj doskonały dzień, za chwilę powiem dlaczego, ale najpierw muszę podziękować jednemu z moich czytelników za wyjątkowo ciekawy przykład konstruktywnej krytyki. Muszę przeprosić Was za mój poprzedni odcinek vloga, który został nagrany smartfonem w pionie. Jeden z moich czytelników dodał komentarz z linkiem do filmu o tak zwanym VVS Syndrome, czyli Vertical Video Syndrome, w którym na przestrzeni zaledwie kilku minut wytłumaczył mi, jak bardzo smutne jest nagrywanie filmów wideo w pionie. Obiecuję Wam, że po takim utarciu nosa nigdy więcej tego nie zrobię. Konstruktywna krytyka zawsze się przydaje, trzeba ją akceptować i odbierać jako prezent, a nie coś, na co należy się obrażać. No ale dobrze, powiem Wam teraz, dlaczego mam świetny humor. Może najpierw przystąpię do wyprzedzania, ponieważ jedziemy na degustację i działamy w lekkim niedoczasie. Otóż, moi drodzy, wczoraj odbyła się moja degustacja whisky słodowej na pierwszym poziomie w Poznaniu, w Kriku. Mieliśmy pełną salę, duża grupa osób, która świetnie się bawiła. Mieliśmy naprawdę, naprawdę dobrze spędzone kilka godzin, w których rozmawialiśmy o whisky. Przecięliśmy prawie wszystkie regiony produkcji whisky, zobaczyliśmy, jak wyglądają różne style produkcji i to było coś, co naprawdę sprawiło mi wielką radość. Uwielbiam to, kiedy opowiadam o whisky, a ludzie chcą tego słuchać. I tak naprawdę nie ma chyba nic lepszego. A teraz przejdźmy już do tego, o czym będzie dzisiejszy odcinek. A będzie to butelkowanie. Mamy już whisky w odcinku numer bodajże 7 wyleżakowaną, nawet wyfiniszowaną. I przyszedł czas, aby w końcu ją zabutelkować. Butelkowanie whisky nie jest sprawą aż tak bardzo oczywistą, choć też nie bardzo skomplikowaną, jak mogłoby się wydawać. Dlaczego? Butelkując whisky, przeważnie zakłady czy destylarnie nie butelkują whisky już na terenie destylarni, tylko niektóre to robią. Z reguły whisky wyjeżdża z destylarni i butelkuje się gdzie indziej. Warto jednak wiedzieć, że konsumenci znają kolor whisky, oczekują whisky z reguły. Oczekują whisky, która ma kolor ciemny, choć oczywiście są też whisky o kolorze słomkowym. Dlatego właśnie producenci, którzy tak naprawdę obciągając whisky z beczek, mają różne destylaty w bardzo różnych kolorach, standardyzują ten kolor, dodając do niego karmel. Karmel działa w ten sposób, że nie zmieniając smaku, może bardzo mocno zmienić kolor. Dlatego właśnie whisky może być dobarwiana lub nie karmelem, po to, aby zawsze na półkach, w sklepach, w barach dla konsumentów wyglądała tak samo. Ale to nie wszystko. Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która jest bardzo ważna i którą warto rozumieć. Bardzo często używa się słowa blend jako whisky mieszana i staram się nigdy nie używać słowa blend do mówienia o single malt whisky. Dlatego tutaj posłużymy się słowem coupage, które tak de facto znaczy to samo co blend, czy francuskie assemblage w wypadku koniaków. I co się dzieje? Whisky słodowa, czyli single malt whisky, tak naprawdę w swoich wersjach podstawowych nie jest whisky, która pochodzi z jednej beczki. To również jest kupaż wielu różnych whisky, natomiast whisky te zawsze pochodzą z jednej destylarni. To właśnie to oznacza to słowo single, między innymi oprócz jednego typu zboża, jedną destylarnię. Także tak naprawdę whisky słodowa de facto również jest kupażem, chyba że nazywa się single cask, ale jest to kupaż whisky, które tak naprawdę są takie same, ale mogą być w różnym wieku. I na etykiecie butelki wtedy zawsze pojawia się wiek whisky, które jest najmłodszą whisky wchodzącą w skład kupażu. Oznacza to, że pijąc na przykład whisky, załóżmy Springbank 10-letnią, może w tym kupażu jest też whisky Springbank na przykład 18-letni albo 12-letni. Nie przesadzałbym tutaj z tym wiekiem, nie łudźmy się, że dodawana jest tam 30-letnia whisky i nie wiadomo jak cenne destylaty, natomiast trzeba wiedzieć to, że producent whisky zawsze chce osiągnąć profil smakowy, który jest zbliżony do tego, czego oczekujemy. I żeby to zrobić, nie zawaha się użycia destylatów z różnych roczników po to, aby ten smak był zawsze smakiem, który wpisuje się w profil i styl produkcji danej destylarni. I to w zasadzie tyle, co chciałem Wam opowiedzieć. Myślę, że w następnym odcinku skupimy się trochę na etykietach, na tym, jak zrozumieć i przeczytać etykiety. I możliwe, że wtedy zaczniemy się już zbliżać do końca sezonu pierwszego mojego vloga, ponieważ przez te kilka tygodni, przez które razem już przebyliśmy w ruchu i nie, na różnych pojazdach i w różnych perypetiach życiowych, takich jak poprzedni odcinek i tu pod Białych Mew, przerobiliśmy już praktycznie cały proces produkcji whisky, od zboża, które rośnie na polu, do butelki. To nasze pierwsze osiągnięcie. Dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną. Pamiętajcie, bądźcie ze mną na Facebooku, dzięki temu
możecie zawsze być na bieżąco z tym, co się dzieje. Czytajcie mojego bloga, aby wiedzieć więcej o alkoholach. Subskrybujcie kanał YouTube, pewnie, że tak, bo cały czas dodaję nowe odcinki vloga. No i jest jeszcze jedna nowa rzecz, bo staram się, I want to be social, staram się być na wszystkich mediach społecznościowych, aby być z wami w kontakcie cały czas. Od teraz możecie być ze mną także na Instagramie i śledzić fotografie, które dodaję. A mój nick na Instagramie to jest Tom_Miller. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.